fotelu od rana i jedna myśl tkwi w głowie. Co dziś nowego zobaczą na RedTube. Znam tych kolesi, co mają za dziś świętą pieśń. Codziennie TV, wieczorne pasmo telewizji. Gdzie jest ta trzecia czas na seans nocny? Kurta z dłoń, fa, podnos będzie godny. Jeden z drugim nie widział panny na go, choć staje im, gdy tylko spojrzą na nią. To kolesie, którzy traktują to jak mięso. To uzależnienie gorsze niż królestwo. Kolejny dzień z życia, ty robisz to samo. Ciągła w głowie myśl, to mało, za mało. Czemu nie wyjdziesz z domu do disco klubu? Wolisz wciąż obciążać serwery Pornhubu? Przecież mógłbyś mieć kobietę, chłopie, która wyręczy cię w twojej robocie. Ona lekarstwem na twoją chorobę, najlepszy antidotum w twoim kłopocie. Ej kolego, ja ci dobrze radzę, pomyśl lekko. W przyszłości będziesz miał kłopoty przez to. Będziesz miał pannę, będziesz chciał dymać, tak. Będzie sens, wstyd, prawda boli, wybacz. My robimy tu dealę z panem motylem. Ty już go znasz, choć pod innym pseudonimem. Będziesz pytał kto to, pomyśl przez chwilę. Zamiast ręką mięca w kras chwalić tyle. Dokładnie motyl z OCZ-em radą służą ludziom. Dla ciebie kolego, póki nie jest za późno. Wyłącz internet, ogarnij się trochę, wiesz. Ruchaj panny, a nie rękę jak jakiś leszcz. Myślisz, że rąk masz aż dwie, to fakt. Kolejna rada wyuznana, bądź wyrwisz mat. Masz problem z kobietą, zacznij od szmaty. Lepiej ruchać taką niż galać rękę w baty. No pewnie sam znam wiele szmat i dziwek. One chętne są na każdego, prawiczka synek. Jedne robią to gratis, inne wiadomo za hajs. Na pewno robią to lepiej, od ręki będzie nice. Ty gościu weź, no już odpuść. Na odległość mi śmierdzi coś tu. To rada kolejna, znaj sobie paśteta przyszeka. Brzydka jest na pewno lepsza niż twoja ręka. Mam tak samo jak ty dwie ręce, ale ja wkładam je panną pod kieckę. To pewne niu nie lubią takie ruchy, gdy ich piwko wkładasz swoje paluchy. O tak, ziomuś, przystopuj, pomyśl na spokojnie. Przede wszystkim usłyś lapka stąd historię. Weź umyj ręce i piuta już nie trykaj. Niech robią to kobiety, do tego się przyzwyczaj. OCZ myślę tak jak ty w tej kwestii, bo w sumie w głowie mi się to przecież nie mieści. Chłopcze, już nie masz szweda przed ekranem. W końcu znajdź i wyruchaj jakąś wannę. Walisz po cichu, by nie włapała mama. Ty i twoja ręka od lat wielka sztama. Ja wyrywam sztuki, bo jestem dziarski. Ty na kutach się ćwiczysz swoje nadgarstki. Ja wydaję na panienki moje paknociki. Kiedy ty z netu pobierasz podnosiki, odpowiedz ją zanim wciągniesz na pletę. Nie chciałbyś zmienić dłoni na kobietę? Tyle o